Co ojciec Daniel dzisiaj powiedział do kogo, jak spędził dzisiejszy dzień w Łodzi? W tej chwili to czwarte spotkanie dla ojca Daniela. Rozpoczął również u księży Salezjanów. Dla młodzieży miał taką konferencję. Młodzieży, która uczy się w gimnazjum i liceum salezjańskim. Ta konferencja właściwie była takim świadectwem ojca Daniela, zachęcającym młodych do tego, aby byli apostołami młodzieży w swoich środowiskach. Drugie spotkanie było już z klerykami salezjańskimi i tutaj bardziej uwrażliwiał ich na tą troskę taką duszpasterską odnośnie młodzieży. Też korzystał jak zawsze ze swojego własnego doświadczenia, myślę, bardzo obfitego w tym względzie. I potem trzecie spotkanie z naszymi klerykami seminarium diecezjalnego. I tutaj bardziej podkreślał kwestię wykorzystania dobrze czasu formacji seminaryjnej, szczególnie tego, co dotyczy życia wspólnotowego, które może się potem bardzo dobrze przekładać na życie we wspólnocie parafialnej, z takim respektowaniem tego, co dotyczy różnych grup, które przy parafii funkcjonują. Teraz będzie spotkanie otwarte dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży. Czego możemy spodziewać się dzisiaj wieczorem? Temat, który przyświeca temu dzisiejszemu spotkaniu, dotyczy sensu miłości. Myślę, że to, co jest takie w tej chwili bardzo ważne dla ludzi młodych, patrzeć na miłość nie tylko powierzchownie i zewnętrznie, zmysłowo, ale nadać temu taki wymiar ewangeliczny. Myślę, że o tym będzie głównie mowa. Dziękuję bardzo. Rozmawiał ze mną ksiądz Grzegorz Korczak. Teraz przygotowujemy się już w skupieniu. Za chwilę ojciec Daniel rozpocznie swoją katechezę. Cztery w naszych śpiewnikach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was wszystkich, kochani, witam. Jako proboszcz tej wspólnoty parafialnej, wszystkich i parafian, i miłych gości, a wśród nich na pierwszym miejscu ojca Daniela Ange, który już kilkakrotnie w naszym ośrodku salezjańskim gościł, ale w parafii, w kościele to po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, z czego bardzo się cieszymy. I wszyscy czekamy na jego pełne głębi, jak zwykle, słowa, które nie przynajmniej, ale też wszystkich, myślę, którzy kiedykolwiek ojca Daniela słuchali, budowały i pomagały w rozwoju naszej wiary, naszej łączności z Panem. Serdecznie proszę o te właśnie słowa, które umocnią naszą wiarę i pogłębią naszą zażyłość z Chrystusem.
Również bardzo serdecznie chcę powitać księdza Grzegorza i całą jego wspólnotę i was wszystkich drodzy, zarówno gości, jak i parafii. Życzę głębokich przeżyć. Pieśń numer 13. Niech przyjdzie dziś Twój Święty Duch, niech działa w nas Twój Święty Duch, niech płonie w nas Twój Święty Duch, światło naszych serc. Niech przyjdzie dziś Twój Święty Duch, niech działa w nas Twój Święty Duch, niech płonie w nas Twój Święty Duch, światło naszych serc. Duchu Święty, do nas przyjdź, światło naszym oczom daj, Twoją świętą miłość wlej do spragnionych serc. Niech przyjdzie dziś Twój Święty Duch, niech działa w nas Twój Święty Duch, niech płonie w nas Twój Święty Duch, światło naszych serc. Wstęcz Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Je salue tous les auditeurs de Radio Niepokalanów. Chcę pozdrowić w sposób szczególny wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy są tymi, którzy szczególnie są ukochanymi, kochają świętego Maksymiliana Kolbe. Wróciłem do Polski jako pielgrzym. Specjalnie, aby wam podziękować za wspaniały dar, który całemu daliście Kościołowi i światu wielkiego, świętego, jakim był nasz umiłowany Jan Paweł II. Jest on zaproszony, by był z nami dziś wieczór. Życzę wieczór. Amen. Alors, je suis aussi venu en Pologne do Polski, pour annoncer une très très grande joie, wielką radość, que że, par la grâce de Dieu, dzięki Bożej łasce, nous espérons ouvrir nadzieję, że w, une école de contemplation et d'évangélisation. Comme mon école Jeunesse Lumière, tak jak jest w szkole Jeunesse Lumière we Francji, pour permettre à des jeunes Polonais młodym Polakom, de vivre cette formidable expérience, doświadczenie, de donner une année de leur vie au Seigneur. Aby dać rok życia dla Boga. Et ce sera ici, dans ce diocèse de Łódź, pour compléter les enfants de la lumière qui sont déjà là et qui vivent déjà en fraternité de vie. Mais là, ce sera pour une année complète, interrompant leurs études, leur travail, pour consacrer cette année au service de l'Évangile, pour devenir les apôtres des autres jeunes apôtres. Dans toute l'Europe, ces écoles se multiplient. Alors c'est un grand bonheur que ça s'ouvre en Pologne. Et c'est tellement dans les désirs de Jean-Paul II.
To jest tak wielkim pragnieniem Jana Pawła II. Les jeunes, aby młodzi devenant apôtres stali się apostołami de leur propre génération. Ich własnego pokolenia. Ça a été un des grands objectifs de son pontificat. Jego pontyfikatu. Éveiller, susciter, partout. Czuwać, zachęcać, pobudzać. Et des jeunes apôtres de l'amour, apostołów miłości, qui transfusent l'amour przekazywać miłość aux jeunes de leur młodym âge. Ich, w ich wieku. Voilà. Et donc je suis sûr que au ciel il travaille pour cette réalisation. Za tą realizację. Voilà. Alors, les jeunes m'ont demandé de prendre comme thème. Młodzi prosili mnie, abym jako temat przyjął le sens de l'amour. Sens miłości. Alors nous allons commencer par voir la source źródło, de tout amour. Wszystkiej miłości, każdej miłości. Et i tout de suite après, od razu, zaraz potem, nous verrons, zobaczymy, après la source, le sommet potem, de l'amour. Jak zobaczymy źródło, zobaczymy szczyt miłości. Et comment, depuis ce sommet, jak od tego szczytu, tous les petits courants, fleuves d'amour, wszystkie te bliskie potoki będą płynęły ze źródła. Źródło wszelkiej miłości to Ojciec, Syn i Duch Święty. Pierwsza z rodzin, pierwsza ze wspólnot, gdzie każdy daje się drugiemu. Całkowicie, do końca. Wymazuje się przed drugim. W Bogu wszystko jest radością, ponieważ wszystko jest darem z siebie samego, hojnym darem. I pierwszym przelaniem tej miłości, miłości, która nie może się zachować, ogarnąć, będzie stworzenie aniołów, naszych braci starszych braci. To jest pierwsze objawienie tego przelania miłości. I ta obecność pośród nas, ta obecność mojego anioła stróża, to już pierwszy znak miłości Jezusa dla mnie. Istoty, które są tylko miłością i darem z siebie samych, nasi mistrzowie w miłości. Drugie przelanie miłości to jest kosmos. Mówi się, że kosmos to jest odbicie chwały Bożej, pierwsze ze słów Boga. Można powiedzieć, że to po aniołach drugi akt Bożej miłości. I wszystko w stworzeniu jest znakiem tej łagodności, czułości Boga dla mnie. I pośród tego stworzenia trzecie przelanie miłości to ty, to ja, dziecko Adama i Ewy. Ja jestem poczętym przez Boga, zanim zostałem poczęty przez moich rodziców. W momencie mojego poczęcia to Ojciec sam, Bóg Ojciec, wtchnął nade mną swojego ducha życia poprzez otwarte serce Jezusa. Pięć osób pracowało razem, abym mógł zaistnieć. Ojciec, mój ojciec, syn, mama moja i Duch Święty. Każdy w swojej specyficznej, szczególnej roli. Nie mam czasu niestety, aby czytać te wspaniałe teksty Jana Pawła II na temat daru życia, gdzie Bóg tchnął nade mną swoje życiowe, życiodajne tchnienie, którym jest Duch Święty, mówi Jan Paweł II. Więc ja jestem urodzonym z miłości. Moje istnienie
jest owocem samego Bożego serca, które w trakcie jest bicia dla mnie. Tydzień temu oglądałem wspaniały film, gdzie widziałem rozwój małego dziecka w łonie swojej matki. I już w 18 dniu słyszy się pierwsze ruchy serca, bicia serca. I słyszy się bardzo dobrze te pierwsze uderzenia serca. Ale to serce nie mogłoby bić, jeżeli Boże serce nie biłoby z miłości do mnie, z miłości dla tego dziecka. Jeżeli są pewne ograniczenia, ktoś mógłby zostać poczęty poza miłością, bez miłości, bez pięknej miłości swoich rodziców, poza małżeństwem, nawet wtedy Bóg zainterweniował, ponieważ On zaangażował się, tak jakby jeden z księży odprawiał bardzo źle mszę świętą, bardzo szybko, pełen rozproszeń. A nawet wtedy, nawet jeżeli Bóg jest smutny, chleb staje się Jezusem. Więc każdy z nas istnieje ze względu, z powodu tej miłości, nawet jeżeli nie był kochanym w sposób ludzki, po ludzku. I uzdrowienie tak wielu młodych dzisiaj, które często otrzymują życie poza miłością, i ta miłość utrzymuje mnie w istnieniu w każdej sekundzie, w każdej części sekundy, odkąd istnieje, odkąd zostałem poczęty. I to dlatego Bóg, sam Bóg chciał być poczęty w łonie Maryi. Bóg chciał ssać swój paluszek, swój kciuk w łonie Maryi, aby uświęcić, aby przebóstwić wszystkie etapy mojego istnienia. Kiedy miałem miesiąc, dwa miesiące, cztery, sześć miesięcy, ja byłem połączonym w sposób fizyczny z Bogiem wtedy, kiedy On miał miesiąc, dwa. Więc jestem urodzonym z miłości, więc nie mogę być w pełni szczęśliwym tylko wtedy, kiedy będę jak Bóg, kochając i będąc kochanym. Jestem stworzony z miłości i dla miłości. I będę osądzony tylko i wyłącznie w miłości. Z miłości. Ale będę sądzony przez miłość. Ze względu na miłość i przez miłość. Więc to jest źródło wszelkiej miłości dla stworzenia i dla stworzenia i dla mnie. A teraz przejdę od razu do szczytu miłości na ziemi, tam, gdzie skąd wypłyną wszystkie formy miłości. I to jest Eucharystia, kto mógłby aż tak ukochać, aż do tego stopnia ukochać, aż do tego, by się uczynił kawałkiem chleba, aby zjednoczyć się ze mną, aby stać się obecnym w moim ciele i w moim sercu, aby móc spotkać każdą osobę we wszystkich krajach świata i przez wszystkie wieki, być zawsze, wszędzie, z każdym z nas. I to w ten sposób On daje się aż do końca, aż do śmierci, aby pozostawić mi swoje ciało. Nie mówi, to jest moje ciało,
To jest moje ciało wydane za was, moja krew przelana za was. I natychmiast później, rzeczywiście, on jest wydany, on przelewa swoją krew. Eucharystia to jest wszczepienie Bożego serca w moje serce, po to, aby On sam przyszedł, by kochać we mnie, tam, gdzie w sposób ludzki ja nie jestem zdolny do miłości. To, co nasz Ojciec Święty, Benedykt, mówił bardzo dobrze w Kolonii, kiedy mówił, jak Jezus przemienił nienawiść w miłość, gniew w miłość, nienawiść w miłość. Mówił o trzęsieniu ziemskim w Eucharystii. W San Francisco było pewne dziecko, właściwie nastolatek, który był zakochany w dziewczynie 15-letniej. I ta dziewczyna miała umrzeć za kilka lat ze złego ukształtowania serca. I John powiedział swojej mamie: mam wrażenie, że to ja umrę pierwszy. I w tym momencie proszę cię, w tym przypadku proszę cię, aby moje serce zostało dane Wałesie. I rzeczywiście był wypadek samochodowy. Przeszczepiono w związku z tym serce i do dziś Waleza żyje z sercem swojego umiłowanego. I to, co to dokonał Jezus w sposób dobrowolny. I to dlatego w wielkiej encyklice na temat miłości Benedykta XVI wraca on ciągle do otwartego serca jako źródła wszelkiej miłości. Podnieście ręce, ilu spośród was już przeczytało tą encyklikę, tę piękną encyklikę? Podnieście ręce. Niewielu. Wszyscy powinniście to przeczytać, przemedytować, a szczególnie żyć nią, ponieważ nie mam czasu o tym opowiadać, żeby cytować ją. Więc Eucharystia stanie się źródłem, czy bardziej otwartym sercem Jezusa w Eucharystii stanie się, otwarte serce Jezusa w Eucharystii stanie się źródłem, gdzie potoki miłości będą mogły nasycić całą ludzkość, napoić całą ludzkość. Jakby to był największy akt daru z siebie, największa hojność, jaka jest tylko możliwa. Miliardy cudów i aktów, czynów miłości, które zostały przeżyte w świecie, wychodzą z Eucharystii. I to jest typowe, że wszystkie dzieła chrześcijańskie będące w posłudze Bożej miłości są jakby skoncentrowane nad Eucharystią, nad mszą i adoracją. Czy to będzie we wspólnocie Arki Jeana Vanier, czy u Matki Teresy, czy właśnie w umieralniach Matki Teresy. Benedykt XVI wiele mówi o Matce Teresie, ale są tysiące małych Matek Teres, o których nikt nie mówi. Nigdy. Tak wiele spośród nich spotkałem tam, gdzie umierają trendowaci, w sierocińcach, w Brazylii, w szpitalach dla upośledzonych wojennych i w Libanie. Widzimy, że wszędzie tam, gdzie człowiek cierpi, Kościół jest obecny, uczniowie Jezusa są obecni. Od 2000 lat wszystkie pierwsze szpitale, sierocińce, domy dla osób starszych, domy przyjmujące chorych na AIDS, wszędzie i zawsze to chrześcijanie je rozpoczynają, uczniowie Jezusa.
Pamiętam o księżniczce muzułmańskiej z Afganistanu, która mówiła mi: ja, moje życie zostało uratowane w szpitalu, który był prowadzony przez zakonnice, ponieważ w tym momencie w moim kraju jedyne szpitale to były te, które były prowadzone przez chrześcijan. I pracuję nad tym, aby moi bracia muzułmanie poznali tą samą miłość. Matka Teresa, która stała się pełna heroizmu właśnie w tych aktach miłości, tak wielu hinduistów zaskoczyła, dla których nie trzeba ochraniać, nie trzeba zajmować się osobą, która umiera na ulicy, ponieważ to jest jego karma, to jest jego przeznaczenie. Ona się wcieli, ta osoba. To jest specyfika uczniów Jezusa. I w moim kraju, w Afryce, kiedy kilkanaście lat temu byłam tam, wszystkie szkoły, szpitale, to były właśnie dziełami Kościoła. Pamiętacie krzyk Jana Pawła na Błoniach w Krakowie w czasie jego ostatniego pobytu, kiedy konsekrował bazylikę, kiedy wezwał do twórczości miłości, aby świat mógł dotknąć miłosierdzia Bożego. Ponieważ miłosierdzie nie jest wieczne. Ono się zaczęło wieczorem, kiedy człowiek odwrócił się przeciw Bogu, kiedy człowiek zaczął bać się Boga, wieczorem dnia grzechu pierworodnego, miłość stała się miłosierdziem. I na końcu świata, kiedy miłość stanie się zwycięska nad wszystkim, nad całym złem i grzechem, nie będzie już potrzeby miłosierdzia, ponieważ nie będzie już ubóstwa, biedy i na nowo pozostanie tylko miłość, czysta miłość. I to w ten sposób Boża miłość przychodzi, by oświetlić największe cierpienia. Przychodzi, by uświęcić i przebóstwić. Konsekrować największe z cierpień. My znamy wszyscy tak wiele osób upośledzonych, którzy są adorującymi Najświętszy Sakrament, które modlą się nieustannie w swoim sercu. I najpotworniejszych momentach, myślę, że w obozach koncentracyjnych, w więzieniach, tam, gdzie było tak wiele cudów miłości Bożej, uwagi skierowanej ku drugiemu człowiekowi. Myślę między innymi o wielu w obozach koncentracyjnych nazistowskich. Ksiądz Edmund Kallas w Auschwitz, który został zamordowany, ponieważ chciał dać rozgrzeszenie, Boże przebaczenie jednemu z więźniów, który miał umrzeć. Myślę o Dachau, wszystkich księżach polskich, jak błogosławiony Stefan Wilczęcy, który cierpiał dobrowolnie, aby ochronić tych, którzy chorowali na epidemię tyfusu i którzy umarli na tyfus. I tak jak mówił jeden z nich, tylko ten, który rozdaje swoje życie nie licząc, może dać i otrzymać życie.
Pamiętam o tych słowach jednego z męczenników dominikańskich, którego znałem w Afryce Północnej, który mówił: śmierć nie zabierze mi już nic, ponieważ miłość już wszystko oddała. Więc wiemy, znamy, że wszystkie te małe akty miłości, które codziennie oświetlają tak jak gwiazdy noc świata. Bóg jest nimi zachwycony. My poznamy je tylko w niebie, dopiero w niebie. Myślę o tak wielu kobietach, w szczególny sposób kobietach. Pamiętacie o tej wspaniałej, o tym wspaniałym liście Jana Pawła, ten hymn na chwałę kobiety w Kościele, Mulieris Dignitatem, czy jego list do kobiet, gdzie on uwielbia Pana za wszystkie te kobiety, które tak jak Maryja przelały, wylały całe perfumy swojego serca, aby ochronić ciało Jezusa, aby troszczyć się o ludzkość i by leczyć rany ludzkości. Dzisiaj jest w wielu krajach to kobiety są tymi, które rozpoczynają wszystkie dzieła, aby pomagać tym, którzy wychodzą z więzień, osobom, które są zależne od narkotyków, uzależnione od narkotyków, Chenacolo, siostry Elvir i tak dalej, czy Cara Mirante i wszystkie inne. Tak bardzo jest wiele imion w mojej głowie. I tak wiele innych, które są świadkami tej czułości Boga dla naszej ludzkości tak bardzo zranionej. I te kobiety grały wspaniałą rolę we wszystkich dziedzinach kultury, spraw społecznych, spraw zdrowia, edukacji i wychowania młodych. Wszystko to jest objawem miłości. Benedykt XVI mówi nam, że wszystkie kompetencje zawodowe w dziedzinie wychowania i edukacji czy kwestiach zdrowotnych są niczym, jeżeli nie byłoby miłości i modlitwy. Ils ont besoin d'humanité. One potrzebują bycia. Ils ont besoin de l'attention du cœur. Osoby potrzebują uwagi serca. Des attentions, des délicatesses. Uwagi, delikatności, qui leur viennent du cœur. Które pochodzi z serca. De manière à ce que w sposobie, by la personne soignée, osoba, o którą się troszczymy, éprouve la richesse d'humanité. Doświadczyła bogactwa ludzkiego. Il faut une formation du cœur. Potrzeba formacji serca, aby wiara mogła działać przez miłość. L'humanisation du monde. Dodanie bycie człowiekiem powinno być dokonane przez osoby, które są pełne pasji, przez miłość do Jezusa. Program Jezusa to jest serce, które widzi, tam miejsca, gdzie miłość jest konieczna. I ta miłość jest bezinteresowna. To tak piękne. Serce, które widzi. I mówi również: zawsze będzie cierpienie, które oczekuje, które woła o pocieszenie. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje konieczności potrzeb materialnych.
Zawsze będzie potrzeba miłości, chrześcijańskiej. Nigdy nie będzie sytuacji, w której nie będzie potrzeb miłości. I tylko wobec tych, którzy są daleko, ale wobec tych w okręgu, tych, którzy są mi powierzeni. Dans ma famille, w mojej rodzinie, dans ma communauté, w mojej wspólnocie. Toutes ces mille, wszystkie te tysiące attention, uwag à chacun, wobec każdego. Toujours voir zawsze widzieć le meilleur, najlepsze w drugim. Dans l'autre. To, co jest w drugim najlepsze, de plus grand, de plus beau, największe, najpiękniejsze. Toujours le voir zawsze dans widzieć sa croissance go vers le w Seigneur. Jego rozwoju ku Bogu. Un regard spojrzenie prophétique. Prorocze. Il y a aussi jest umieć również przyjąć drugiego, que ce soit mes frères, mes czy to będzie mój brat, mes, czy moja siostra we wspólnocie, que ce soit mes enfants, czy to będą mes moje parents, dzieci, moi rodzice. Les umieć się przyjąć autres, wzajemnie, przyjmować ich wzajemnie jako dary, dane przez Boże serce. Odkryć drugiego jako diament. Diament, który jest mi powierzony, powierzony mojemu sercu. Wprowadzać się wzajemnie ku świętości. Słuchać siebie wzajemnie. Co Bóg chce mi powiedzieć przez mojego brata, przez moją siostrę. Nie zarezerwować jakiejś delikatności, czułości do tylko i wyłącznie w przypadku wielkich dramatów. Pamiętam w Rumunii, w więzieniu podczas reżimu komunistycznego więźniowie nie widzieli już kawałka cukru od mniej więcej 3 lat. I pewnego dnia przez cudownie, sposób cudowny została przywieziona mała paczuszka dla jednego z więźniów. Było tylko jedna mała kostka. Wszyscy patrzyli w sposób, no taki, to cud. I ten, który otrzymał tą kostkę cukru, dał ją drugiej osobie. Ty bardziej jesteś wykończony. Bardzo potrzebujesz tego niż ja. Ten, który otrzymał, dał kolejnemu sąsiadowi i tak dalej. Nikt nie chciał zjeść tego kawałka cukru. Wszyscy byli pewni, że druga osoba bardziej jej potrzebuje. Czułość, delikatność, wyczucie miłości. I ta Boża miłość wyraża się również w przebaczeniu, danym i otrzymanym. Jakie źródło miłości, jakim źródłem miłości jest przebaczenie, które pochodzi od miłości i która powoduje wzrost miłości. Ile rodzin jest uratowanych od rozbicia, ponieważ zostało dane przebaczenie. Inna forma miłości, która wszystkich nas dotyczy i skąd pochodzi wszelkie życie, to jest miłość oblubieńcza, miłość małżeńska między kobietą a mężczyzną, wspaniale śpiewana przez Jana Pawła dans Evangelium Vitae, dans Familiaris Consortio, Familiaris Consortio et par notre Benoît XVI, i przez naszego Benedykta XVI dans la première partie w pierwszej de son części jego encykliki sur Eros et Agape. Na temat Eros i Agape. Voilà. Et c'est l'Eucharistie, to Eucharystia qui est la source jest même samym źródłem de tout amour każdej miłości conjugal, małżeńskiej. Parce que dans ponieważ w Eucharystii to Jezus jest tym, który przychodzi, by zjednoczyć się z moją duszą, który staje się jednym ciałem ze mną. Jego ciało w moim ciele, jego krew w mojej krwi. Mieszamy nasze ciała, wymieszamy nasze krwi. De manière w sposób à ce qu'il n'y ait plus que un. Taki, byśmy byli jedno. Jak mówi mała Tereska po pierwszej swojej komunii świętej. Nie jesteśmy już dwoje. Il n'y avait plus Thérèse nie ma już Teresy i Jezusa. Nous n'étions jesteśmy jedno. Une seule chair, jedno ciało, pour n'avoir aby mieć qu'un seul esprit. Jednego ducha. Voilà.
Et c'est la gratuité totale. To jest bezinteresowność totalna, całkowita miłości dans l'Eucharistie. W Eucharystii. C'est la guérison, to jest uzdrowienie de toutes nos sexualités, całej naszej seksualności, peut-être perturbée, być może wykrzywionej, wypaczonej. Parce que Jésus ponieważ se donne Jezus à moi, daje się mi avec tout son être. Całą swoją istotą. Ce n'est pas juste to nie jest son corps, tylko i wyłącznie Jego ciało. C'est son âme, to Jego dusza, son esprit, Jego duch. Dans son corps. W Jego ciele. L'Eucharistie, c'est pas de la prostitution. To nie jest prostytucja. C'est pas Jésus to nie qui jest dit, Jezus, mon który corps. Weź moje ciało. Mais je te donne pas mon ja nie daję Ci mojego serca, mojej duszy. C'est lui-même. To On sam. Tout entier. Całkowity, pełny, który staje się réunifié en moi, zjednoczony, powtórnie zjednoczony ze mną, le corps et l'âme. W duszy i w ciele. Le cœur et le corps. Serce i ciało, qui revient faire które mon unité staje, odnawia moją wewnętrzną jedność. Et je dispose i ja dysponuję jego ciałem, comme l'épouse jak dispose oblubienica du corps de son dysponuje ciałem swojego oblubieńca. Et lui dispose On de mon dysponuje corps. Moim ciałem. Je lui appartiens. Ja należę do Niego. Il m'appartient. On należy do mnie. Il me dit, On mówi mi, me voici. Oto ja, fais de moi uczyń ce qu'il ze mną, te plaira. Co Ci się będzie podobało. Et nous disposons My dysponujemy du corps tak de bardzo Jésus. Serce, ciałem Jezusa. Il s'est tellement donné tak bardzo à moi, On dał mi siebie. Livré à wydał moi, siebie. Que quelquefois, że czasami il y a des Judas, są Judasze, qui viennent które przychodzą le kidnapper. I porywają go. Et comme le prostitué, i jakby prostytuują dans ces épouvantables w potwornych mszach satanistycznych. Voilà. Et tout récemment, I ostatnio il s'est passé un petit miracle qui m'a beaucoup touché. Dokonał się cud, który bardzo mnie dotknął. C'est une petite fille, mała dziewczynka, qui a été tuée, która została zamordowana à l'âge de 10 ans, mając 10 lat. L'année dernière, w zeszłym roku to się dokonało. Le jour de la fête du Sacré-Cœur. W święto Serca Bożego. Jeanne-Marie. Nazywa się Jean-Marie. Horriblement potwornie kidnappée, porwana, violée, zgwałcona tuée. I zamordowana. Elle avait livré toute sa ona całe au swoje de życie Jésus. Wydała, dała sercu Bożemu. Elle adorait le Saint-Sacrement, adorowała Najświętszy Sakrament devant tabernacle, przed tabernakulum tous les jours. Codziennie. Elle disait son chapelet, mówiła tous les jours. Codziennie różaniec. I récemment, ostatnio, une personne pewna osoba est venue communier, przyszłaby przyjąć komunię świętą à la rue du Bac, na rue du Bac, w sanktuarium w Paryżu. Et l'hostie i hostia a disparu des mains znikła z ręki księdza. Tout à coup, il n'y avait Nagle plus de Jésus. Nie było już Jezusa. Et n'était pas tombé à nie upadł na ziemię. Devinez où était allé Domyślcie się, gdzie był Jezus. Jésus avait Jezus przeszedł przez la veste, przez płaszcz, le pull, przez sweter, la poche, przez kieszeń et la Bible, przez Pismo Święte de cet homme, tego człowieka pour venir se coller sur la joue i hostia przykleiła się na zdjęciu, na policzku małej Jean-Marie. L'hostie était là. Hostia tu była obecna. I próbowano oderwać ją à la photo ze zdjęcia, que l'homme avait mis dans którą właśnie sa Bible, ten człowiek sur son cœur. Włożył do Pisma Świętego. Comme pour manifester, w ten sposób, by objawić, que Jésus dans son że Jezus w swojej Eucharystii vient rejoindre przychodzi, by spotkać toutes ces pauvres petites victimes wszystkie te małe ofiary de cet épouvantable potwornego, commerce sexuel international komercji seksualnej des enfants. Dzieci. Jésus descend Jezus schodzi dans leur enfer. Do ich piekła. Voilà. Et c'est comme ça que l'Eucharistie, w ten sposób dans sa dimension conjugale, Eucharystia w tym wymiarze oblubieńczym, d'union totale, małżeńskim, totalnej jedności, eh bien, est guérison, jest uzdrowieniem de, et illumination, i objawieniem, oświetleniem czy konsekracją de tout l'amour, każdej miłości en tant que conjugale, miłości małżeńskiej nuptiale. I oblubieńczej. Encore une autre forme, inna jeszcze forma de charité divine, Bożej miłości, qu'on oublie trop. Zbyt często zapominamy. C'est l'évangélisation. To jest ewangelizacja. Jean-Paul II Jan Paweł II odważył się powiedzieć, que l'évangélisation, że ewangelizacja est la première des charités. Jest pierwszą z miłości. Et le sommet de toutes les charités. Jest szczytem
każdej z miłości. Il a dit, c'est le premier des services sociaux. Pierwsza posługa społeczna. Parce qu'à quoi ça ponieważ sert do czego by służyło de développer le rozwijać niveau économique poziom d'un pays, ekonomiczny danego kraju, si dans ce jeżeli pays, by w tym kraju on se suicide, były samobójstwa, parce que la vie ponieważ n'a życie plus de sens. Nie ma już więcej sensu. Et c'est ce paradoxe des to jest paradoks krajów les plus riches économiquement, najbogatszych, où il y a le plus de suicide, że tam dokonuje się najwięcej samobójstw, le plus de désespoir, najwięcej jest beznadziei, ce qui n'arrive jamais dans les pays très nie zdarza się w krajach ubogich. Et Benoît XVI nous rappelle, XVI przypomina nam, que tant et tant de souffrance, tak wiele cierpienia, s'origine ma swoje źródła dans l'absence de Dieu. Nieobecności Boga, w braku Boga. Peut-être que być może 80% des souffrances dans le monde cierpień świata sont liées są związane au péché, z grzechem, pas seulement au péché nie originel, tylko z grzechem pierworodnym, comme les catastrophes tak jak katastrofy naturalne, mais ale pochodzą z egoizmu, de l'orgueil, z pychy, de la soif de pouvoir, z żądań de władzy, domination, dominacji, d'égoïsme, egoizmu. Tous les divorces, wszystkie les guerres, les ludobójstwa, rozwody, choroby przenoszone drogą płciową, wiele cierpienia du pochodzi péché. Z grzechu. Et l'évangélisation, i ewangelizacja c'est donner to jest dawanie la personne de Jésus. Osobę, osoby Jezusa. Ce n'est pas annoncer to une nie bonne jest nouvelle. Ogłaszać dobrą nowinę. C'est beaucoup wiadomość. Plus. To jest coś więcej. C'est donner to dać la présence, obecność, la présence physique obecność dans fizyczną w Eucharystii de Dieu lui-même, Boga samego. Vainqueur de zwycięzca, zwycięzca nad całym grzechem, nad śmiercią. Et le seul capable tylko On jest zdolny być zwycięskim dans les cœurs, w sercu de l'égoïsme, egoizmu, de l'orgueil, pychy, de la soif de jouissance, de pouvoir, etc. Dążeń do władzy. Voilà. Et si tous i jeżeli wszyscy byli, żyliby Ewangelią, szliby za błogosławieństwami, nie byłoby już więcej żadnego, żadnej wojny, żadnego ludobójstwa, niesprawiedliwości społecznej, światowej, krajów, które giną z głodu, nie byłoby krajów, które mają nadmiar pieniędzy. Codziennie we Francji są tony jedzenia, które są niszczone. W czasie, kiedy inne kraje umierają z głodu. Nie było już by nic z tego, jeżeli Ewangelia byłaby przeżywana, doświadczana na wszystkich poziomach, ekonomicznym, politycznym. Więc ewangelizować to wyrywać świat ze zła, to zmniejszać cierpienie w świecie. Et même ceux qui nawet souffrent, jeżeli ci, którzy cierpią, on peut pas changer la cause, nie można zmienić cierpienia czasem, c'est leur donner une paix, to dać im pokój, une joie, radość, une douceur, łagodność, que personne której au monde nikt na świecie ne peut leur donner, nie może im dać un bonheur qui vient szczęście, du które ciel. Pochodzi z nieba. Je voyais avant-hier widziałem przedwczoraj une des filles de notre école, jedną z dziewcząt naszej szkoły, en train de mourir d'un która cancer. W trakcie jest umiera na raka. Rayonnant promienną radością dans son hôpital, w swoim szpitalu. Tout le monde l'appelle, wszyscy nawiedzają ją, że to jest Sandrine, uśmiech. C'est elle qui donne to ona la joie daje aux médecins, radość aux infirmières. Do pielęgniarkom i lekarzom. Elle a un bonheur, ona ma szczęście, qui vient du ciel, które pochodzi z nieba. Ewangelizować, ewangelizować donner to ce dawać te, c'est to szczęście, communiquer la vie, przekazywać życie, c'est sauver to notre Europe, ratować naszą Europę, en train de mourir, która w trakcie jest umierania, comme un bateau jak qui coule, statek, który się topi, który nad poziomem, voilà, parce qu'on a perdu le sens de la vie. Zgubiliśmy sens życia. En Allemagne, 23% de gens, 26% w Niemczech mówią, nie chcemy mieć żadnych dzieci. Idealne życie to właśnie nie mieć dzieci. Parce qu'on a perdu ponieważ le sens zgubiliśmy de l'amour. Sens miłości. Et seul l'amour donne la vie. Tylko miłość daje życie. Seul l'amour tylko miłość la joie dans la vie. Daje radość życiu. Dieu ne donne la vie. Bóg daje życie que par débordement tylko d'amour. Przez przelew miłości. Et dès que l'égoïsme a egoizm étouffe l'amour. Dusi miłość. Nie ma już chęć dawania życia. Et voilà, tout więc całe nasze narody umierają. Sauf la Pologne, z wyjątkiem Polski, Malty i Irlandii.
qui vont sauver l'Europe, które uratują Europę du naufrage. Z utopienia się. Et ça, c'est la plus grande des charités. Największa z miłości. La plus grande des œuvres humanitaires. Dla ludzkości. C'est de donner dawać Dieu. Boga. Donner l'essentiel. Dawać to, co jest najistotniejsze. D'où l'urgence de ces écoles d'évangélisation. Stąd pilność tych ewangelizacji. Où des jeunes czy młodych apportent à ceux de leur génération. Będą nieść młodym z ich pokolenia. Cette transfusion d'amour przekazywać, będą przekazywać miłość et de vie. I życie. Donner la vérité, dawać prawdę. C'est une œuvre de charité. Dawać prawdę to także dzieło miłości. Dzieło miłości. Jeszcze Benedykt XVI. La vérité, prawda et la charité i miłość coïncide. Współpracują, współistnieją. Na sposób, w jaki my zbliżamy się do Jezusa, vérité, prawda i miłość ne font qu'un. Stanowią, stają się coraz bardziej jedno. Comme dit Saint Paul, la vérité, jak mówi święty prawda, że prawda odnajduje swoją radość w miłości. Przeciwnie, że miłość odnajduje swoją radość w prawdzie. Jeszcze jedno. Wyrażenie sensu miłości to modlitwa, to uwielbienie. Miłość do Boga. Nie tylko dla mojego brata i siostry, który cierpi, ale dla Boga, który cierpi. Cierpi bardziej niż ktokolwiek, który ma rozdarte serce, ponieważ on jemu się nie udaje przelewać swojej miłości serca, które się zamykają na jego miłość. Więc ewangelizować to pocieszyć Boga, to przygotować serca, które otworzą się na miłość Bożą. I to la charité to miłość envers Dieu. Wobec Boga. Avoir pitié de mieć Dieu. Litość nad compassion Nim. Współczucie wobec Niego. Qui pense à lui? Kto mówi, kto myśli o Nim? Qui pense kto à lui? O Nim myśli? Et je vais terminer. I chcę zakończyć avec le sommet du sommet szczytem de l'amour, szczytów miłości, et qui rejoint, które jakby spotyka, dochodzi do poziomu jak Eucharystii. Nous avons vu que l'Eucharistie widzieliśmy, że Eucharystia jest źródłem, d'où viennent tous les actes d'amour, skąd pochodzą wszelkie czyny miłości, d'où vient même l'amour, skąd pochodzi sexuel, conjugal, sama miłość seksualna, małżeńska, qui arrive au même niveau. Ale to jest miłość, która jest na tym samym poziomie. Amour, miłość pour amour. Et ce sont to są, les martyrs. Są męczennicy, et qui donnent leur vie, którzy dają swoje życie w sposób wolny pour Jésus, dla Jezusa, qui a donné sa vie, który dał swoje życie dobrowolnie. I to dlatego Eucharystia jest nierozdzielna z męczeństwem. To dlatego w każdym ołtarzu są relikty męczenników, relikwie męczenników. Kościół nie może nigdy rozdzielić małych baranków i Bożego Baranka. W czasie ostatniego widzenia w Fatimie, objawienia w Fatimie, był ten wspaniały moment. Po proroctwie dotyczącym zamachu na Ojca Świętego widzi się dwóch aniołów, które przyjmują, które gromadzą krew, które wypływają z rąk Jezusa na krzyżu. I z tymi konewkami będą podlewać ogród Kościoła. Ale jaka jest ta krew? Wydawałoby się, że to jest krew Jezusa. A nie. To jest krew męczenników. Męczenników. Ostatni wiek był wiekiem, który dał największą ilość męczenników. Więcej przez 100 lat niż przez 2000 lat. I to dalej jest kontynuowane. Są męczennicy nie tylko wiary, ale męczennicy miłości. Każdego roku dziesiątki chrześcijan są mordowani podczas ich posługi, służenia ubogim, zajmowania się chorymi,
bronienia ich. Mała zakonnica amerykańska w Brazylii kilka miesięcy temu. Et tant d'autres. I tak wielu, wielu innych. J'essaie d'en faire la liste, ja próbuję robić listę, ale to jest chaque année, każdego roku dizaines, dziesiątki no, imion des prêtres en France, księży we Francji, qui ont été tués, którzy zostali zamordowani par les jeunes, przez młodych, dont ils s'occupaient, którymi się zajmowali, des petits pauvres, de małych, Dieu. Ubogich bożych. Voilà, des prêtres tués, księży zamordowanych przez osoby, którym pomagali, à qui ils ont donné de la którzy un peu dawali trochę pieniędzy czy jedzenia. Et ils sont tués par ces personnes. Zostali zamordowani przez te osoby. Ale to stanowi część ryzyka miłości. To jest normalne, quand on se donne że kiedy autres, dajemy się innym, on doit être prêt musimy być gotowymi à tout. Na wszystko. Il y a les de la charité, są męczennicy miłości, il y a les de są męczennicy de la dziewictwa, czystości. Chaque jour, codziennie les dizaines de filles dziesiątki dziewcząt sont tuées, są mordowane, parce qu'elles préfèrent ponieważ wolą protéger leur virginité. Zachować ich dziewictwo. Voilà une que je connais, jedna z tych, których znam, Santa Scorese. Il y a une dizaine d'années. Dziesięć lat temu. Jest tak wiele takich właśnie osób. Et puis ces martyrs de la foi. Męczennicy wiary. Aujourd'hui, dzisiaj, dans les pays à islam intégriste, w krajach islamu integrystycznego, tant de prêtres sont en prison, wielu kapłanów jest w więzieniach, tant de chrétiens sont wielu en prison, chrześcijan jest w więzieniach. Je pourrais faire toute une liste des pays, mam całą listę krajów, nous avons des frères et des sœurs, w których mamy braci i siostry baptisés, ochrzczonych, qui sont prisonniers, którzy są więźniami, qui sont torturés, którzy są torturowani uniquement tylko parce i wyłącznie, sont chrétiens. Ponieważ są chrześcijanami. Et cet islam intégriste a pris la relève, i islam integrystyczny przejął jakby pałeczkę du communisme stalinien, komunizmu i stalinizmu. Et la persécution continue. I prześladowania kontynuują, trwają. Ce jeune prêtre, Don młody Andrea, ksiądz Andrea du diocèse de Rome, z diecezji rzymskiej, qui a été tué il y a trois semaines, 3 tygodnie temu został zamordowany en Turquie, w Turcji. Il était parti là-bas, pojechał tam pour apporter une présence d'amour, aby przynieść obecność miłości au milieu de toute cette population, całego tego narodu muzułmańskiego, qu'il aimait tellement, którego tak bardzo ukochał. Et on a d'abord cru qu'il avait été tué, wydawało się, że początkowo, że został zamordowany par des proxénètes, przez proxenet, parce qu'il avait ponieważ ceux qui font le commerce international, ci, którzy zajmują się parce qu'il avait handlem sauvé, seksualnym, międzynarodowym. Il avait arraché, on wyrwał plusieurs filles, wiele dziewcząt à cet épouvantable commerce z tego strasznego właśnie handlu seksualnego. Ryzykował codziennie swoje życie. Mais en fait, il a été assassiné, ostatecznie orzeczono, że został zamordowany pour sa foi, ze względu na swoją wiarę. Il était en prière, à genoux, w czasie modlitwy, en train na kolanach, de lire son mówił, odmawiał brewiarz. Et son procès est jego déjà ouvert. Proces beatyfikacyjny już został otwarty. Et la maman du mama prêtre, kapłana à Rome, w Rzymie a dit, je pardonne, przebaczam au jeune homme de 16 młodemu ans, człowiekowi, 16-letniemu, który go zamordował. Et la maman mama muzułmanka homme, tego właśnie młodego chłopaka est tellement touchée, była tak bardzo dotknięta, que dans quelques jours, że elle va venir à Rome, za kilka dni przyjechała do Rzymu i by la maman uściskać mamę księdza. C'est magnifique, to jest voilà wspaniałe. Et chaque jour, Rome codziennie la liste de Rzym publikuje listę trentaine, mniej więcej 30 osób, de prêtres consacrés, księży i osób konsekrowanych, tués, mordowanych dans l'exercice de leur ministère, w czasie wykonywania swojej posługi. Voilà. Comme c'est beau. Jakie to piękne. Au Rwanda, dans Rwandzie, mon pays, au Rwanda, w kraju Rwandy. Souviens de cette jeune fille, pamiętam o takiej młodej dziewczynie, qui a refusé, która odmówiła, zrezygnowała, de livrer, by wydać à l'armée, armii 50 młodych dziewczyn, które ukryła w swojej piwnicy, de l'autre race que la z innej rasy et quand l'armée est arrivée, i kiedy przyszło wojsko, on lui a dit, ton frère, powiedziano, colonel, twój brat jest kapralem, jest sierżantem u nas, tu peux aller możesz avec iść lui i zjeść obiad razem z nim, pendant ce temps, nous a my w tym czasie tuer, zamordujemy. Et elle répond, odpowiedziała, jamais, nigdy, vous ne me séparerez, nigdy mnie nie rozdzielicie, nie oddzielicie od tych,
que Jésus m'a confiées. Które powierzył mi Jezus. Elle écrit à son frère, napisała do swojego brata. Je supplie Dieu, błagam Boga, que tu te convertisses, abyś się nawrócił. Pour après avoir fait l'enfer sur terre, tu n'ailles pas en enfer. Po tym czasie, kiedy czyniłeś piekło tu na ziemi, abyś nie poszedł do piekła. Et je veux te retrouver au ciel. Ja odnajdę cię w niebie. Elle a entonné i rozpoczęła śpiew litanii do Matki Bożej. Elle a été tuée. I została zamordowana. Avec les 50 jeunes filles. Razem z 50 dziewczynkami. Ça, c'est le sommet de la charité divine. To jest szczyt Bożej miłości. Dans ce collège au Burundi. W Burundi, w gimnazjum. 40 uczniów de 16-17 ans. 16-17 lat. Quand les tueurs viennent, kiedy przyszli mordercy dans le dortoir, do ich sypialni, pour séparer, aby rozdzielić les deux races, dwie rasy, ils se prennent tous par la main. Wszyscy wzięli się za ręce. Nous sommes tous enfants wszyscy de Dieu. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jamais vous ne nigdy nous nas nie rozdzielicie. Tuez-nous tous ou zamordujcie nas wszystkich albo nikogo. Et on les a tous i w tych momentach zamordowano ich wszystkich. Et la même chose s'est ta sama rzecz dokonała się w klasie de ma paroisse, z mojej parafii avec des enfants z de dziećmi 12-letnimi. La moitié połowa mogła zostać uratowaną. Ils ont préféré oni woleli zostać zamordowanymi bardziej, by być rozdzielonymi. Ça, c'est impossible. To jest niemożliwe humainement. W sposób ludzki. C'est un, to jest, c'est la charité to jest divine, boska miłość, coulant directement, która bezpośrednio wypływa du cœur de Jésus, z serca Jezusa dans leur cœur. Do ich serc. Alors nous, więc my, qui ne vivons pas dans des nie żyjemy w warunkach aussi épouvantable, tak bardzo, tak strasznych qu'un génocide, jak ludobójstwo, nous devons être docile, my mamy być tym bardziej podatnymi Saint, na Ducha Świętego dans les petites choses w malutkich chaque rzeczach jour, codziennych. Et comme ça, si jamais, to tak jakby nous sommes un jour, pewnego dnia będziemy dans des circonstances terribles, w warunkach strasznych, et bien, si nous jakbyśmy avons byli w warunkach strasznych, abyśmy byli podatni na Ducha Świętego, en posant tous les petits actes de dokonując wszystkie małe czyny miłości codziennej, najbardziej małych uwag na drugiego człowieka, delikatności wobec niego, devinant leurs besoins, domyślając się jego potrzeb, alors dans des circonstances héroïques, tak samo jakby to było w warunkach heroicznych, nous serons aussi capables, po to byśmy tam wtedy byli zdolni de ces grands actes wielkich divins, Bożych dzieł, de charité divine, dzieł Bożej miłości, où nous rendrons kiedy my oddamy miłość za miłość. Męczeństwo to jest Eucharystia, vivant. Żywa Eucharystia. Voilà. Alors, si więc jeżeli, jeżeli rzeczy tak wielkie są możliwe, combien plus im tym bardziej dans notre vie de chaque w naszej jour, codzienności, w naszym codziennym życiu możemy l'amour, sprawiać, by przepływała miłość, humaniser le monde, byśmy uczłowieczali świat, adoucir tant de souffrance, łagodzili wiele cierpienia, consoler pocieszali tant de tak wiele dusz. L'impératrice Zita, la dernière impératrice de Trichon-Ries, z Austro-Węgier, l'épouse du jeune empereur Charles, młodego Karola, d'où vient le nom de, stąd pochodzi, comme vous savez, imię, de jak Karol, wiecie, Karola, Wojtyła. Karol Wojtyła. Il a été nommé ainsi par son père. On w ten sposób został nazwany właśnie jako Karol Saint, ze względu na tego świętego Charles. Młodego imperatora. To była ostatnia beatyfikacja Jana Pawła II. Młody imperator, którego tak bardzo kochał. I imperatorowa miała to wspaniałe, mówiła to wspaniałe zdanie. W dniu, w którym była koronowana jako królowa Węgier, elle a dit, ona powiedziała, il n'y a rien de plus noble, de nie plus grand, ma nic bardziej honorowego, wielkiego w oczach Boga i ludzi, que de changer jak les tylko larmes d'un enfant, zmieniać broń dziecka en sourire, changer les larmes d'un enfant, przepraszam, zmienić, zmienić łzy voilà dziecka w uśmiech. Alors demandons cette grâce, więc módlmy się o tą łaskę
od Pana. A teraz będziemy odprawiać Eucharystię, przeżywać Eucharystię, skąd otrzymujemy samą Bożą miłość, samego serca, zranionego serca Jezusa. Alors, je vais vous donner quelques témoignages. Justement, comment l'Eucharistie dans les temps de persécution w czasie prześladowań a été la force była siłą des baptisés. Siłą ochrzczonych. En Albanie, w Albanii, il y a un prêtre de mes amis qui a été 37 ans en prison pour Jésus. 36 lat jeden z księży był w więzieniu. Et sa grande souffrance, ne pas pouvoir célébrer la messe. Największym jego cierpieniem było to, że nie mógł odprawiać mszy świętej, ponieważ nie mógł odnaleźć wina, nie mógł znaleźć wina w więzieniu. I pewnego dnia il est malade, był chory, on lui donne un médicament, dano mu lekarstwo et voit marqué, i zobaczył na opisie 1% wina. Powiedział, fantastycznie. Alors il prend sa main, wziął swoją rękę, son calice, swój kielich, il verse le médicament, wylał trochę lekarstwa. Il dit, Jésus, Panie Jezu, tu peux ty faire możesz la différence. Zróżnicować. Et puis il dit, i powiedział, ceci est to jest moja krew. Et voilà. I Jezus, Jezus physiquement w sposób fizyczny jest obecny w nim, ponieważ była kropla wina w lekarstwie. À Prague, w Pradze un prêtre que j'ai connu, jeden z księży, których znam, 14, ans dans 14 lat spędził w więzieniu komunistycznym à cause de Jésus. Ze względu na Jezusa. Alors lui, il Więc célébrait on celebrował mszę, odprawiał mszę świętą en cachette, la nuit, w sposób ukryty w, nie, w noc il cachait Jésus i ukrył Jezusa dans un tube d'aspirine. W takim fiolce z aspiryną. Et alors le tube Więc circulait parmi les catholiques. Voilà. Une aspirine, deux aspirines. Fiolka cyrkulowała pomiędzy Jezus, więźniami. Jezus, 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 a powyżej aspiryna. Au Vietnam, j'ai w Wietnamie znałem jednego z seminarzystów, Joseph, Józefa. 14, ans 14 lat spędził w więzieniu. Et après 9 ans, i po 9 latach les chrétiens arrivent à faire passer chrześcijanom udało się, le corps de Jésus, żeby Najświętszy Sakrament został przekazany więźniom, caché dans un sac de riz, ukryty w worku z ryżem. Alors on cache Więc Jésus dans un ukryto, bambou, ukryto Jezusa w bambusie, pour l'adorer, aby mógł być adorowany. Et comme on ne peut se lever la nuit que pour aller aux toilettes, kiedy w noc można było tylko wychodzić do toalety, c'est dans les toilettes, w związku z tym to w toalecie właśnie que Jésus passe, Jezus przechodził d'un adorateur od jednego adorującego do drugiego. D'un adorateur à l'autre. Od jednego do drugiego. Et il pleurait en me racontant ça. On płakał, opowiadając mi to, comment Jésus était jak venu Jezus przyszedł aż do najgłębszego ich więzienia. Voyez. Et vous savez, notre cher Jean-Paul wiecie, II, że nasz drogi Jan Paweł II qui est devenu à la fin, stał się na końcu vraiment naprawdę une hostie vivante, żywą hostią, une Eucharistie Eucharystią vivante, żywą Eucharystią. La dernière fois, ostatni raz, que je l'ai vu, którego, kiedy go widziałem, jak to można c'était powiedzieć, la to było Latran, w bazylice w Lateranie, na Lateranie. Deux semaines avant, non même pas, 10 jours avant son départ. 10 dni zanim odszedł do nieba. C'était une veillée pour les jeunes sur l'Eucharistie. Czuwanie młodych na temat Eucharystii. Et on m'avait demandé i poproszono mnie, abym wprowadził młodych au silence d'adoration. Do, w ciszę adoracji. Et à ce moment-là, w momencie, il y a Saint-Père qui apparaît. W pewnym momencie pojawił się Ojciec Święty na ekranie telewizyjnym, ponieważ on uczestniczył w tym czuwaniu przez cały czas, przez telewizję, a chciał mu przewodniczyć, ale nie było już to możliwe. I jak tylko młodzi go zobaczyli, zaczęli wstali, zaczęli klaskać, mieli łzy w oczach. Ojciec Święty ne pouvait plus parler. Już nie mógł mówić.
Il était vraiment devenu stał się naprawdę comme l'Eucharistie silencieuse. Cicha Eucharystia. Alors sur l'autel de la basilique, w bazylice, il y avait le Saint-Sacrement exposé. Był wystawiony najświętszy sakrament. L'agneau, baranek, exposé à nos regards, wystawiony na nasze spojrzenia, en silence, w ciszy. Et juste à côté, i zaraz obok, notre Saint-Père, nasz Ojciec Święty, exposé à nos regards, wystawiony na nasze spojrzenia, en silence. Ciszy. Et il a donné sa bénédiction. On udzielił błogosławieństwa en silence. W ciszy. Et tous les jeunes, wszyscy młodzi, zostali tak bardzo poruszeni, qu'ils ont plongé, że natychmiast zapadła dans long cisza, w długi moment ciszy adoracji. Silencieux. Adoracji cichej. Voilà. C'était tellement ça. To było tak bardzo poruszające. Et je dirais que ses larmes, mogę powiedzieć, że jego łzy, son silence, jego cisza, jego krew przelana, tout son sang versé, cała krew przelana dans toutes ces opérations à l'hôpital, operacji dokonywanych c'était w szpitalu, le cri, to był krzyk, le plus fort, najmocniejszy krzyk de Jean-Paul II, Jana Pawła, plus que toutes bardziej ses paroles, niż wszystkie jego słowa. C'était comme le cœur to było jakby otwarte serce Boga, qui signe które podpisuje wszystkie wypowiedziane słowa. Voilà. Le cœur ouvert de Jésus, otwarte serce Jezusa, c'est sa parole la to plus jest forte najmocniejsze słowo z jego et wszystkich słów, które dotyka cœur, bezpośrednio serca. Et donc, więc et donc, toutes ces dernières semaines, il n'était tych plus que ostatnich tygodni hostii vivant, był tylko wyłącznie żywą Eucharystią, cichą kością. Pan przyszedł, by go przyjąć juste après la communion, zaraz po Komunii Świętej, de sa dernière messe, w czasie ostatniej mszy, qui est justement celle tej, du cœur ouvert, która właśnie była mszą otwartego serca Bożego, de la fête de la miséricorde, święta Bożego Miłosierdzia, qu'il avait lui-même instituée, które on sam ustanowił. Quelle délicatesse, jaka Boża de delikatność, Jésus, jaka delikatność ze strony Jezusa. Quelle merveilleuse, jaka wspaniała naissance au ciel, jakie wspaniałe narodziny dla nieba, dans les bras de sa maman Marie, w ramionach voilà Matki Maryi. Et c'était son suprême acte de i charité, to był największy jego akt miłości pour toute l'église, dla całego Kościoła, que d'offrir toutes ofiarować ses wszystkie swoje cierpienia pour nous, za nas. Et c'est pour ça que nous sommes i to les dlatego enfants jesteśmy dziećmi de ses souffrances, jego cierpień, de sa prière, jego modlitwy, de ses larmes, jego łez, de son amour, jego miłości. Lui un tel maître, on, który jest mistrzem miłości Bożej. Amen. Drodzy radiosłuchacze, teraz mamy jeszcze koniec spotkania. Za chwilkę będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, naszą transmisję. Posłuchajmy jeszcze zakończenia. W duchu Jana Pawła II, parce que c'est lui qui a ponieważ to impulsé on ce mouvement, właśnie dał impuls na ruch ewangelizacji młodych przez młodych, ils trouveront des petits dépliants z tyłu będą małe foldery tego dotyczące. Tous les renseignements. Z całymi wszystkimi informacjami na ten temat. Amen. Dziękuję, dziękuję bardzo. Kochani radiosłuchacze, wysłuchaliśmy wspaniałej, porywającej katechezy ojca Daniela Ange, który za chwilę będzie uczestniczył w uroczystej Eucharystii. My dziękujemy za to spotkanie ojcu Danielowi i mamy nadzieję, że uda się jeszcze nagrać parę słów na jutro. A teraz żegnam się z Państwem. Pokój, dobro. Tomasz Talaga z Łodzi. Zaraz będzie msza święta. Kto jeszcze ma pragnienie wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, to bardzo serdecznie zapraszamy. Msza święta, ojciec Daniel się tylko ubierze i rozpoczniemy Eucharystię.
będzie tak na... Ktoś nas zgasi. O. I ja będę mówił do ojca. I... Ja mu tłumaczę? Tak, i będzie tłumaczenie nagrywane. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze słowo, żywe i takie bardzo porywające. Chciałem zapytać, jak po takim długim, wyczerpującym dniu, jak po takim dniu czuje się człowiek, który tak żywo mówi o Panu Jezusie, z taką wiarą i poruszeniem? To jest szczęście dzielić się pięknymi rzeczami, których jestem świadkiem, które Pan daje mi widzieć w świecie, nie zachować to tylko dla siebie, ale dać je, to jest wielkie szczęście. I to radość bycia siewcą, który sieje, po to, żeby była radość potem tych, którzy będą rządzić, którzy będą zbierać żniwo. Więc radość daje siłę. Co dzisiaj wielkiego, dobrego wydarzyło się? Podczas spotkań, które dzisiaj ojciec odbył. Aujourd'hui. Ah, eh bien, c'était peut-être ce matin. Myślę, że tego chyba to poranek. Twarze osób, niektórych młodych w szkole salezjanów, ojców salezjanów, których spotkałem, były osoby, nastolatkowie, którzy byli tak bardzo uważni, słuchali. Czułem, że ich serca są poruszone. Na twarzach można było czytać miłość ku Jezusowi. I to jest wspaniałe. Chciałem jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ojciec używa tak dużo świadectw męczenników? Oczywiście, ponieważ to jest szczyt miłości. Nasze modele, doskonałe modele, wszystkie nasze małe wydania się, dary z siebie, malutkie dary, inspirują się męczennikami, świadectwem męczenników. Ja jakby dotykam bezpośrednio szczytu, to oni nas rodzą. Jeżeli jest jeszcze wiara w świecie, to dlatego, że są męczennice. I w liturgii prawosławnej mówi się, przelej Twoją krew i dasz życie, a dasz ducha. Oni przelali swoją krew, abyśmy otrzymali Ducha Świętego. I jeżeli jest w tej chwili w Kościele współczesnym wylanie Ducha Świętego, wszyscy ci młodzi, którzy odkrywają Jezusa w czasie międzynarodowych spotkań młodzieży, to dzięki odwadze męczenników, którzy dali swoje życie, aby pozostać wiernymi wierze i aby ich ludy, narody, ich dzieci pozostały wierne Jezusowi. Więc widzimy to, jakby trzeba uznać tą prawdę męczenników. I to dlatego Jan Paweł II miał tak wiele mówił o męczennikach. Naprawdę, to jest nie do pomyślenia, że cały czas nie było ani miesiąca, kiedy nie miał jakiegoś przemówienia właśnie z powrotem mówieniem o męczennikach. Więc szczyt, tak jakby można powiedzieć, błogosławienie, czyli uwielbienie wszystkich męczenników XX wieku w czasie spotkania w Koloseum 8 maja roku 2000. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Trzeba zakończyć, że Jan Paweł II to był naprawdę męczennik. Naprawdę, Jan Paweł II to prawdziwy męczennik, ponieważ wszystkie jego cierpienia, wszystkie problemy zdrowotne, które miał, były związane z zamachem. Naprawdę jest on męczennikiem. Musi być ogłoszony, błogosławionym jako męczennik. Bardzo Ale ja dziękuję. Nie jestem papieżem, w związku z tym tego nie zrobię. Bardzo dziękujemy i przy każdej następnej wizycie w Polsce zapraszamy też do Radia Niepokalana. Dziękuję bardzo, dobranoc, odwagi, radość Boże, radość z Wami, radość Boże z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i
Syn i Duch Święty. Amen. Amen.